Witajcie na kanale Kołem się tocząc, opowiadającym o historii Polski. Kontynuując miniserię o potopie szwedzkim, skupię się dziś na obyczajowym skandalu na najwyższych szczeblach władzy. Większość z nas słyszała o tym, że najeźdźców sprowadził do Polski niejaki Hieronim Radziejowski, zdrajca i sprzedawczyk. Niewątpliwie pasują mu takie epitety, czy jednak jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie były jego motywacje? Jaką rolę w takiej postawie wysoko usytuowanego magnata miał król Rzeczpospolitej? Opowieść o zdradzie i politycznych rozgrywkach zaczniemy od końcówki roku 1651 i burzliwych wydarzeń w Warszawie. 29 grudnia doszło tam do ataku na szlachecki dwór, położony z boku reprezentacyjnego Pałacu Kazanowskich. Dwójka szlachciców została dotkliwie pobita i okradziona, ale cudem uniknęła śmierci z rąk napastników. Jeden z nich kilka dni później powrócił z czeladzią i próbował odbić dworek, ale nie był w stanie skutecznie zrealizować celu. Strzelanina i odgłosy potyczki wybudziły okolicznych mieszkańców, słychać je było na nieodległym Zamku Królewskim. Jednym z zaatakowanych i okradzionych w pierwszym ataku ludzi był 39-letni podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski. Napastnicy zaś przyprowadzeni zostali przez jego szwagra, podskarbiego nadwornego litewskiego Bogusława Słuszka. Wydawało się, że zajazd ten przejdzie bez echa, jak wiele podobnych w ówczesnej Polsce. Zbrojne potyczki tego typu były w końcu na porządku dziennym. Zwykle były umiejętnie rozwadniane i sprawcy nie ponosili żadnych konsekwencji. Tym razem jednak państwo miało interweniować z całą mocą i gwałtownością. Pierwotnie król chciał załatwić sprawę przed sądem sejmowym, ale po namowach dworu zmienił zdanie. Radziejowski i Słuszka zostali wezwani przed sąd marszałkowski. Formalnie wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Marszałek odpowiadał za bezpieczeństwo na dworze i w jego otoczeniu, jednak nigdy wcześniej ktoś o randze podkanclerzego, czyli minister, nie stawał przed sądem marszałkowskim w tak błahej sprawie. Ważne tu były rodzinno-finansowe zawirowanie Radziejowskiego z królewską parą, powszechnie zresztą znane. Swoją karierę Hieronim Radziejowski herbu Janosza zawdzięczał królowej Ludwice Marii Gonzadze, która przez kilka lat była jego protektorką. Już w 1637 roku został krajczym, zaś w 1647 otrzymał tytuł będący obiektem pożądania niemal wszystkich herbowych. Wielkorządstwo Żubr Wielickich i Bocheńskich zapewniło mu bajeczne wręcz przychody. Połączył je jeszcze z potężnymi posagami dwóch zmarłych żon, Katarzyny Męcińskiej i Eufrozyny Wiśniowieckiej. Był więc człowiekiem bardzo majętnym. Jednocześnie posiadał opinię bezwzględnego brutala. Powszechnie mówiono o jego przemocy wobec kobiet. W 1640 roku jako poseł zgwałcił nawet szlachciankę. Co prawda odszkodowanie uciszyło jej rodzinę, ale nieprzyjemny cwąt gwałciciela nie zniknął. W 1649 roku zmarł faworyt Władysława IV, według wielu nie tylko faworyt, zresztą a kochanek, marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski. Pozostawił cały ogromny majątek żonie Elżbiecie Słuszczance. W wyścigu po rękę wdowy stanęło kilku potężnych konkurentów, na przykład Jerzy Sebastian Lubomirski, ale ostatecznie to Radziejowski stanął z nią na ślubnym kobiercu. Ważniejsza od żony była dla niego umowa małżeńska, czyniąca go współdziedzicem całego jej majątku. Kobieta była piękna i bardzo charakterna, w przeciwieństwie do poprzednich żon Hieronima nie dała sobie w kaszę dmuchać. Szybko przejrzała męża i szczerze nim pogardzała. Może właśnie ten opór sprawił, że magnat bardzo ją pokochał i był wręcz chorobliwie o nią zazdrosny. W tym kontekście szokiem były dla niego plotki o romansie łączącym Elżbietę z królem Janem Kazimierzem. W 1650 roku przy wydatnym wsparciu królowej Radziejowski kupił urząd podkanclerzego koronnego. Prawdziwy skandal wybuchł w roku 1651. Zarówno podkanclerzy, jak i król wyruszyli na wyprawę berestecką przeciwko armii kozackiej Bohdana Chmielnickiego. Obaj panowie zebrali do obozu swoje żony. Szybko jednak Maria Ludwika powróciła do Warszawy, ale pozostawała w stałej korespondencji nie tylko z mężem. Regularnie pisała z Radziejowskim, który raportował jej wydarzenia w obozie. W listach tych znalazło się miejsce na sugestie o romansie władcy. Pech magnata był taki, że jeden z nich wpadł w ręce Jana Kazimierza. Radziejowski znalazł się w samym środku burzy, tracąc zaufanie i Marii Ludwiki, i króla jednocześnie. Został nawet odsunięty od udziału w Radzie Królewskiej. Przede wszystkim jednak, najzacieklejszym wrogiem uczynił sobie własną żonę.
Pani Radziejowska po szybkim powrocie do stolicy usiłowała wszelkimi środkami przekonać Ludwika Marię o swojej niewinności oraz prędko wszczęła kroki rozwodowe. Na wszelki wypadek schroniła się w pobliskim klasztorze. Tymczasem pod Beresteczkiem odbyła się jedna z największych bitew XVII wieku. Kilkudniowa batalia zakończona pogromem armii kozackiej okazała się wielkim sukcesem władcy. Podczas gdy Jan Kazimierz przyjmował zewsząd gratulacje, Radziejowski postanowił się zemścić za despekt, jakiego w swoim mniemaniu doznał. Za jego namową zawiązało się w obozie koło generalne szlachty. Zgromadzenie wystosowało pod adresem monarchy zarzuty o brak zdecydowania po wygranej i pozwolenie na wymknięcie się Chmielnickiego. Na szczęście nie doszło do większego rokoszu, ale duża część szlachty, ochoczo słuchająca Radziejowskiego, opuściła obóz koronny. Mocno ograniczyło to możliwości dalszego marszu w głąb Ukrainy i zakończenia powstania kozackiego. Po powrocie do Warszawy Hieronim Radziejowski usiłował porwać żonę z klasztoru i coraz gwałtowniej atakował dwór. Rosnąca ilość stronników pchała go do kolejnych żądań. Nie dziwi więc, że wściekły król tylko czekał na okazję, aby odpłacić swojemu poddanemu za jego zachowanie. Okazało się, że grudniowy zajazd jest ku temu świetną okazją. Pod kanclerzego nie miał kto bronić, gdyż przy królu nie było przychylnych mu senatorów, więc Radziejowski wyjechał z Warszawy, rozsyłając listy wyjaśniające motywy swojego zachowania. Już 13 stycznia oskarżyciel, instrygator koronny Daniel Żytkiewicz, wniósł przeciwko magnatowi oskarżenie o pogwałcenie artykułów marszałkowskich. Zaledwie tydzień później gotowy był już wyrok. Przy zwykłej w Polsce opieszałości sądów było to tempo wręcz ekspresowe i pokazuje wyraźnie, jak bardzo Jan Kazimierz był zawzięty. Podkanclerz został skazany na śmierć, infamię i konfiskatę majątku. W ramach kontrastu podskarbi Słuszka oraz jego siostra, czyli żona Radziejowskiego, prowodyrzy zaś grudniowych, otrzymali symboliczne wyroki. Kobieta była na wolności już po 4 miesiącach, podskarbi jeszcze wcześniej. Ich szybkie zwolnienie i powrót do łask króla jasno pokazują ukartowanie całego procesu i osobiste motywy Jana Kazimierza. Król jednak nie przemyślał ceny za swoją osobistą zemstę. Wyrok na Radziejowskiego zapadł zaledwie 6 dni przed zebraniem się Sejmu i oczywiste było, że jego sprawa musi wypłynąć podczas obrad. Wielu spodziewało się gorszących scen. Jak wskazuje wielu historyków, np. Adam Kersten, Jan Kazimierz miał wobec tego posiedzenia Sejmu swoje własne plany. Przyjmuje się obecnie, że poza niechęcią i osobistą zemstą na Radziejowskim, król chciał wykorzystać sprawę do rozprawiania się z opozycją i przeforsowania dworskich postulatów. Świadomie więc uczynił z prywatnego zatargu konflikt polityczny, wstrząsający społeczeństwem Rzeczpospolitej. Radziejowski zamierzał się na Sejmie bronić i miał ku temu spore szanse. Miał za sobą prawo zwyczajowe i opinię szlachty. W normalnych okolicznościach zapewne udałoby się cofnąć sądowy wyrok. Jednak król działa metodą faktów dokonanych i to bardzo szybko. Urzędy po podkanclerzem zostały rozdane w błyskawicznym tempie, powiększając grono stronników monarszych. Radziejowski chciał podważyć wyrok, wskazując nieprawidłowości procesowe, ale jako infamis nie mógł po prostu pojawić się na Sejmie. Każdy mógł go bowiem bezkarnie zabić, co czyniło go łatwym celem. Potrzebował listu żelaznego. Znalazł schronienie u powinowatego, wojewody krakowskiego Władysława Dominika Zasławskiego, nazwanego przez Chmielnickiego Pierzyną. Był on senatorem i zgodnie z prawem mógł wystawić dokument dający bezpieczeństwo. Jako że wojewoda krakowski również miał z królem na pieńku, to chętnie to zrobił. Bezpieczny już Radziejowski udał się do Piotrkowa, aby w Trybunale Koronnym złożyć szereg pozwów. Szykował się do wystąpienia sejmowego. Wrząca atmosfera w stolicy skłoniła Jana Kazimierza do sprowadzenia wojska i Gwardii Królewskiej, co jeszcze bardziej pogłębiło wrażenie próby wdrożenia decyzji sejmowych siłą. Pojawiły się niepotwierdzone plotki o groźbach pod adresem posłów. Powszechnie liczono się z wybuchem zamieszek albo nawet buntu. Trybunał Koronny przyznał częściowo rację infamisowi, ale w żaden sposób nie poprawiło to jego sytuacji. Chwiejny Jan Kazimierz skłaniał się ku ustąpieniu przed publicznym oburzeniem i osądzeniem magnata przed Sejmem, ale ostatecznie zmienił zdanie, rozsyłając po kraju uniwersał potwierdzający infamię poddanego. Miało to pokazać gardłującej szlachcie, że władca nie cofnie się pod naciskami i doprowadzi wszystko do końca po swojemu. Radziejowski wiedział już, że musi szukać szczęścia za granicą. Sporządził testamenty, napisał kilka listów i 17 lutego wyruszył w tajemnicy ku granicy śląskiej. Opuszczając Rzeczpospolitą, zaprzysiągł, że powróci i zemści się na Janie Kazimierzu. Tymczasem obrady Sejmu wystartowały i faktycznie stały się scenerią ostrego sporu politycznego. Opozycja antykrólewska kilkukrotnie wyciągała sprawę podkanclerzego jako argument przeciwko zwiększeniu prerogatyw monarszych.
Szlachta przyjęła sposób potraktowania magnata z wielkim oburzeniem. Radziejowski przedstawiany był jako ofiara niesprawiedliwości. Przed Sejm przyprowadzono dwójkę jego synów odczytujących list ojca. Emocjonalne wystąpienie jednego z uczestników walk ze Słuszką, o dworek, kończyło się zaś bardzo znamiennymi słowami. U nas prawo rządzi, nie król. Wypowiedź miecznika sierackiego Stefana Zamoyskiego trafiła do każdego sprawozdania dyplomatycznego, a co za tym idzie niemal na każdy europejski dwór. Tym bardziej, że burzliwy Sejm roku 52 był pierwszym zerwanym przez liberum veto. Mimo zerwania obrad wyrok na Radziejowskiego został usankcjonowany. W sierpniu podczas kolejnych obrad wypłynęły jego mocno wątpliwie moralnie listy do Chmielnickiego i nikt już go nie bronił. Cała afera nie uszła uwadze dyplomacji szwedzkiej. Poseł francuski w Sztokholmie, mediator w trwających już jakiś czas rozmowach polsko-szwedzkich, dokonał nawet głębszej analizy wydarzeń. Według jego opinii szlachta wyraźnie nie ufała królowi. Skandynawowie uważnie śledzili kolejne doniesienia o pojawiających się regularnie nowych wrogach osobistych i politycznych Jana Kazimierza. Kiedy rozeszła się wieść o ucieczce Radziejowskiego, wielu stawiało, że uda się do Siedmiogrodu, namawiając księcia Zygmunta Rakoczego do interwencji po stronie kozaków i objęcia korony Rzeczpospolitej. Kontakty z Węgrem utrzymywali faktycznie najznamienitsi polscy magnaci, a podczas ostatniej elekcji miał on silne poparcie. Do grona jego popleczników zaliczano Jeremiego Wiśniewieckiego, Dominika Zasławskiego czy Janusza Radziwiłła. Pojawiły się też głosy, że Radziejowski udać się może do Moskwy. Nie sprawdziło się jednak nic z tych domysłów. Wygnaniec wybrał Wiedeń, liczył na dobrą wolę cesarza. Pojawił się na miejscu w lutym 1652 roku, nie był jednak świadomy, że Ferdynand Habsburg był już dobrze poinformowany o niedawnych wydarzeniach i nie zamierzał brać w nich udziału. Ostatecznie Radziejowskiemu udało się dotrzeć do dworskiego lekarza Krafta, któremu wyłożył swój plan zamachu stanu. Przedstawił się jako wielki przyjaciel cesarza i chciał uzyskać od niego pożyczkę na zaciąg 2000 żołnierzy, z którymi to chciał ruszyć na Kraków. Rewelacje magnata dotarły do cesarza przez spowiednika władcy. Habsburg nie wyczuł widocznie dobrej koniunktury i potraktował cały plan jak fantasmagorię. Grzecznie, acz stanowczo odmówił. Co ciekawe, wykupił i odesłał niedługo później pieczęć kancelarii mniejszej koronnej od wiedeńskich Żydów. Zastawił ją Radziejowski tuż przed opuszczeniem Wiednia. Wydawało się, że wszystko układało się dla polskiego magnata jak najgorzej i plany zemsty będzie musiał odłożyć na półkę. Wtedy jednak nadeszło do niego zbawienie w postaci sekretarza szwedzkiej Rady Państwa, który akurat przebywał w Wiedniu. Wybitny dyplomata, Matthias Bürenklou, w przeciwieństwie do cesarza wziął infamisa na poważnie. Zorientował się błyskawicznie, jak cenny może się okazać ktoś o jego pozycji społecznej. Szwed zaproponował Radziejowskiemu wyjazd na Pomorze, następnie do Sztokholmu. Niezwłocznie powiadomił o swoich ustaleniach dwór i feldmarszałka Karola Gustawa Wrangla, któremu podlegało szwedzkie Pomorze. Radziejowski natychmiast wynajął karetę i przez Wrocław oraz Frankfurt udał się do Szczecina, a stamtąd do siedziby Wrangla w Wołogoszczy. Feldmarszałek przyjął go z wszelkimi honorami. Po królewsku. Wydał na jego cześć wspaniałą ucztę. Zachowanie to było tym bardziej ciekawe, że przybyły w tym samym czasie oficjalny polski poseł musiał czekać na zakończenie biesiady. Był to jasny sygnał dla wszystkich dysydentów politycznych, że ludzie tego pokroju są w Szwecji mile widziani. Już 1 maja zaopatrzony w listy polecające do królowej Krystyny, infamis opuścił pokład statku, schodząc na ląd w Sztokholmie. Zaledwie 3 dni później odbył spotkanie z monarchinią, Magnusem de la Gardie i z kanclerzem Axelem Oxenstierną, czyli najważniejszymi osobami w państwie. Jak zapisał szwedzki historyk Sven Olofsson, wszystkie drzwi otwarły się dla niego. Poseł brandenburski informował swojego władcę o wielogodzinnych posłuchaniach z udziałem byłego podkanclerzego. Nie było to jedynie wynikiem jego uroku osobistego, choć na rozmówcach, szczególnie na Krystynie, zrobił świetne wrażenie. Wielka popularność wiązała się bezpośrednio z momentem, w jakim się pojawił. Gdyby przybył kilka lat wcześniej, kiedy Skandynawowie wojowali w ramach wojny 30-letniej, zapewne nikt nie zwróciłby na niego uwagi. Wiosną 1652 roku sytuacja była dla niego wręcz idealna. Szwedzi bacznie obserwowali sytuację sąsiadów, analizując różne scenariusze polityczne. Dość dobrze orientowali się w stosunkach panujących w Rzeczpospolitej. Do Sztokholmu regularnie docierały polityczne analizy dyplomatów, mówiące o polityce Jana Kazimierza i jego konfliktach z poddanymi. Radziejowski okazał się jednak skarbnicą wielu szczegółowych informacji na temat konkretnych osób. W ten oto sposób przedstawiał się spór króla Jana Kazimierza ze swoim poddanym,
który zaczął się tak naprawdę od niefrasobliwego romansu władcy. Próba wykorzystania prywatnego sporu w grach politycznych na większą skalę doprowadziła do opłakanych skutków. Nie tylko dla samego Jana Kazimierza, tak nieszczęśliwego i nieudanego władcy, ale i dla całej Rzeczpospolitej. Zapraszam do kolejnych materiałów z serii opisującej potop. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam.